Dobrze. Pozwólcie, że na starcie w ogóle się wytłumaczę, o czym będziemy opowiadać dzisiaj. Od jakiegoś czasu w firmie dość często albo wchodzę do nowego projektu, w którym nie bardzo jest kto mógłby mnie wdrożyć, albo analizuję projekty pod kątem, czy w ogóle się podejmujemy w firmie brania takiego projektu. W obu tych przypadkach problemem jest, że trzeba w miarę szybko wdrożyć się w ten projekt, ocenić go, co jest w nim do zrobienia, jak ten projekt w ogóle wygląda. W miarę szybko to znaczy w kilka godzin, a nie w kilka dni. Na początku miałem z tym duży problem, ale z biegiem czasu zacząłem zbierać trochę kolejnych narzędzi, doświadczeń i tymi rzeczami właśnie chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Jak sam tytuł mówi, mamy kilka komend Gitloga, które nam trochę pomogą ocenić projekt, więc tutaj razem spróbujemy jakiś projekt razem zbadać i dowiedzieć się czegoś o nim. Nie pokażę żadnego projektu, przy którym pracuję, zamiast tego weźmiemy sobie jakiś projekt open source'owy. Tak. Wybrałem takiego coś trochę niszowego, ale jak patrzę, jest nas 100-150 osób na sali, to może ktoś z was tego nawet używa. Jeśli nie, polecam. Tak, przyjrzymy się PHP Unitowi. Dobrze. Najpierw kilka takich prostych komend, o których warto wiedzieć, ale nie będziemy się nad nimi bardzo zagłębiać, w nie nie będziemy. Pierwsza ciekawa komenda, ostatnie komity danego autora na tym branchu. Bardziej przydatna niż może się wydawać, przydatna z tego powodu, że jak mamy jakiegoś kolegę w zespole, który poszedł na urlop i nie wiemy, czy zmerdżował swoje rzeczy, czy nie, no to zamiast do niego dzwonić, wchodzimy na brancha i sprawdzamy, kiedy są jego ostatnie komity. Zobaczymy, czy na masterze są jego zmiany w ten sposób. To jest szybsze niż zapytanie nawet kolegi, który siedzi obok. I wynikiem takiej komendy jest po prostu lista ostatnich komitów danej osoby. Dobrze, druga bardzo przydatna rzecz, ale też taka szybka, to jest pseudograficzne wyświetlenie zależności naszego brancha do innych branczy. Wynikiem takiej komendy jest coś takiego. To jest w ogóle nieprzydatne, jeżeli używamy tylko git commit, git merge, git push i git pull. Ale jak już zaczynamy się bawić w Rebase'a, taka komenda może ktoś stosuje, to z Rebase'em jest to, że to drzewko się przebudowuje. Więc żeby nie zrobić jakiejś głupoty, warto na bieżąco sprawdzać, zarówno przed, jak i po Rebase'ie, czy zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić. Dobrze. Analogiczne, całkiem przydatne do merge jest wyświetlenie sobie historii repozytorium, właśnie albo wyświetlić sobie same merge, albo same nie merge. Efekt jest taki. Dobrze, to są takie pierdoły, od których mogliśmy zacząć. A teraz czego się dowiedzieć o projekcie? W ogóle pierwsza rzecz, którą moglibyśmy chcieć wiedzieć o projekcie, jak stary jest. No to proszę, pierwsze komity poznamy w ten prosty sposób i to nam jest nadzieja, że powie w ogóle, jak stary jest projekt. No tylko popatrzmy, że mamy tutaj daty, to jest jakiś czerwiec 2006 roku, tylko niestety musimy zauważyć, że już te opisy tych komitów są takie lekko podejrzane. Initial import, recreate trunk, no to nam śmiało mówi, że to nie jest początek projektu. W tym oczywiście konkretnym przypadku to jest moment, kiedy Sebastian przeniósł projekt z SVN-a na Gita. Więc ta wiedza, z kiedy jest repozytorium, daje nam tyle, że wiemy, że wszystkie narzędzia, o których później powiemy, niestety zadziałają tylko od okresu, od kiedy istnieje to repozytorium. A to, że ktoś tworzy nową wersję systemu i przez to niestety spróbował stworzyć nowe repozytorium, sorry, starych rzeczy nie będziemy mieli. Dobrze. Oczywiście pracujemy w PHP, głównie webówka, więc inne sposoby na poznanie informacji, z kiedy jest projekt, to jest po prostu web archive. Wpisujemy adres i mamy całą historię, jak dana strona wyglądała. Pierwszy wpis mniej więcej powinien zasugerować, z kiedy w ogóle projekt jest. Dobrze. Inna ciekawa rzecz, którą moglibyśmy chcieć wiedzieć na starcie, to ile osób się przewinęło przez projekt. No to okej, posortowane po najbardziej udzielających się osobach i zobaczymy w projekcie, mamy coś takiego, taki wynik. Całkiem dużo osób się przewinęło i to jeszcze w ogóle nie jest cała lista. Problem z tą listą jest taki, że jak zauważycie, pan Ewut występuje tu dwa razy, bo z różnego maila komituje. Tak samo Sebastian jeszcze też występuje niżej. Da się to prosto naprawić, pomijając maila i zobaczymy już taką listę i ona już zawiera Ewuta tylko raz.
Dobrze. Mamy tę listę, to jest lista na cały czas trwania projektu. Czasami może się nam przydać, kto jest najbardziej aktywny w jakimś okresie czasu. Na przykład dwie kolejne listy to są w obecnym roku albo w poprzednim roku. OK. No i tak samo pomniejszona lista o osoby z tego roku. Tak. To jak już wiemy, kto się przewinął przez projekt, mamy całą długą listę osób, które się przewinęły przez projekt, to nam samo to niewiele mówi. Ale jest rzecz, którą z tej listy możemy ciekawego zrobić. Możemy sprawdzić, w jakim okresie czasu ta osoba pracowała. I dla każdej osoby, a przynajmniej dla tych głównie udzielających się osób, sprawdzić, od kiedy do kiedy pracowali. Takimi dwoma komendami, czyli po prostu sprawdzamy pierwszy i ostatni commit danej osoby. Wynik będzie daty pierwszych i ostatnich commitów. I tu się już zatrzymajmy. To jak przepuścimy sobie wszystkie osoby i zapiszemy, kiedy zaczęły pracę i kiedy skończyły, jest szansa, że wyłapiemy jakieś dziwne rzeczy. Na przykład, że w którymś momencie odszedł cały zespół deweloperów i pojawił się cały nowy zespół deweloperów. No, nie brzmi jak coś niemożliwego. A niestety to ma ogromne konsekwencje dla projektu, bo choćby nawet było świetnie przekazana wiedza, to i tak będzie to nowy sposób programowania. Nigdy cała wiedza starego zespołu do nowego zespołu nie przejdzie. A niestety zazwyczaj to oznacza tak, że to przekazywanie wiedzy kuleje. Więc dostajemy części kodu, do których potem nowy zespół już nawet nie zagląda i je pisze od nowa. To potrafi skutkować tym, że ta sama funkcjonalność jest napisana dwa razy, bo nowy zespół nie wiedział, że stary już coś takiego stworzył. Co więcej, nowy zespół programistyczny oznacza nowy styl kodowania. Przychodzi nowy zespół, narzeka, że starzy źle pisali, robili legacy, no teraz walczą, no to nowy zespół przepisuje stare legacy, tworzy nowe legacy i więc jeżeli mamy projekt niespójny, no to właśnie taka data, kiedy się zmienił zespół, to jest świetny moment na zdatowanie, z kiedy rzeczy są stare, a kiedy się zaczęły nowe. Dobrze, no to przejdźmy do ciekawszych rzeczy. A lista najczęściej zedytowanych plików. Lista najczęściej edytowanych plików w projekcie. Ona wygląda mniej więcej tak. Taka lista będzie zawierała oczywiście trochę plików konfiguracyjnych. One, ich wygląd, ich natura jest definiowana przez framework, mi się w ogóle nie należy przejmować. Niestety przez naturę naszego zapytania może się pojawić trochę plików, które już nie istnieją, bo po prostu szukamy po nazwach. W tym przypadku akurat jest sporo, ale pozostałe pliki, jakie istnieją. Co wiemy o plikach, które są najczęściej edytowane? No, pliki najczęściej edytowane to są pliki, które najczęściej deweloperzy też muszą czytać. A skoro najczęściej muszą czytać, to powinniśmy zadbać o to, żeby to były najprzejrzyście i najlepiej napisane pliki w całym projekcie. Niestety natura tego, że skoro są najczęściej edytowane, powoduje, że one są najgorszej jakości. To są te pliki, które mają tendencję do puchnięcia. To są te pliki, które mają najbardziej pogmatwaną logikę, ifologię w środku. Wszystkie godobjecty, jakie macie w projekcie, będą właśnie wśród tych plików na tej liście. Ta lista jest ściągawką też do wielu innych rzeczy. Jak decydujecie się spłacać dług technologiczny w projekcie, z jakimś narzędziem dostatecznej analizy kodu policzycie, w którym pliku macie ile długu, no to dług długowy nie jest równoważny, choć i tu będzie jedna godzina. Jeżeli plik został stworzony 5 lat temu, edytowany był 4 razy, ostatni raz 3 lata temu, to cokolwiek tam jest, w zasadzie nie ma potrzeby tego tykania, jeżeli tam nie ma luk bezpieczeństwa. Natomiast plik, który jest edytowany co sprint przez dwie osoby, to jest... Cokolwiek tam jest źle, o to trzeba dbać w pierwszej kolejności. Inna rzecz, jak wchodzimy do nowego projektu, to są najczęściej edytowane pliki przez innych, to pewnie będą najczęściej edytowane pliki przez nas. To są pliki, które przede wszystkim musimy poznać, zadbać o to, żeby ktoś nam wytłumaczył, co one robią, dokładnie je zrozumieć. Jeśli wdrażamy nowego dewelopera do zespołu, no to od czego zacząć wdrażanie? To jest ściągawka, które pliki koniecznie trzeba pokazać nowemu programiście. Dobrze. Oczywiście najczęściej edytowane pliki, to można to też sobie je wyświetlić nie tylko na cały czas trwania projektu, ale na dany okres projektu. Na okres jednego zespołu deweloperskiego i drugiego i zobaczyć, może inne pliki edytowali.
Okej. Jest kilka innych narzędzi, które też nam całkiem szybko potrafią dużo powiedzieć o projekcie. Jest takie narzędzie PHP Log. Może znacie, ono potrafi wyświetlić informacje o tam najczęściej o liczbie linii kodu i liczby plików, ale też średniego rozmiaru klasy, ile średnio metod jest w klasie. Jeśli mamy projekt nie PHP-owy albo mieszany PHP-owo z czymś i chcemy mieć jedno wspólne narzędzie, to jest analogiczne narzędzie Clock, które potrafi podobne rzeczy nam powiedzieć o projekcie. No i wynikiem działania PHP Locka jest właśnie coś takiego, bo może nam powiedzieć o tym, ile mamy tam linii, ile mamy zakomentowanych linii. Co nam to mówi o projekcie? To nam o projekcie mówi niewiele. Żadna informacja, ile mamy linii kodu. Nic to nie daje deweloperowi, albo średnia długość klasy. To jest bezwartościowa informacja, z pozoru. A gdyby się tak udało, nie zmierzyć tego raz, bo stan obecny to jest tam nieważne, co to jest. A gdyby się tak udało co miesiąc od początku trwania projektu zmierzyć jakie są te wartości. Tylko żeby zrobić coś takiego, to powinniśmy mieć jakiś prosty sposób sprawdzenia przeniesienia się w czasie, o miesiąc, o dwa miesiące, o trzy miesiące w czasie. Gdyby było coś takiego, że da się checkoutować na konkretną datę, napisać coś takiego i żeby przeniosło nas na mastera, jak wyglądał w Sylwestra tego roku. To byłoby super, gdyby się dało coś takiego zrobić. Wiecie co? To jest poprawna składnia. To się da odpalić, dostaniemy taki rezultat i prawie jest sukces, tylko niestety dostaniemy informację, że nie jesteśmy w stanie tak daleko sięgnąć w przeszłość, bo taka składnia bazuje na reflogu, który trzyma niedawną historię repozytorium. Między innymi pozwala się właśnie cofnąć w czasie, ale tylko na czas trwania refloga. Domyślnie on jest ważny kilkadziesiąt dni, a w wielu projektach on w ogóle jest na kilka dni ustawiony, bo bardzo spowalnia repozytoria. No to niestety mamy smuteczek, bo tu się niewiele da zrobić, ale da się zrobić mały workaround, a nawet nie mały, i napisać coś takiego, lekko przeorać rzeczy, które da się wyciągnąć z Gita i tak samo szczekautować się na konkretną datę, na konkretny branch. I analogicznie dostaniemy informację, dostaniemy dużą informację, uwaga, jesteś na starej wersji branch'a, bądź ostrożny, ale możemy podróżować w ten sposób w czasie. Dobrze, po co? Po co nam takie podróżowanie w czasie? Po pierwsze możemy sprawdzić, jak aplikacja wyglądała w przeszłości. To może być po pierwsze ważne z przyczyn prawnych. Gdy musimy ustalić i udokumentować, w jaki sposób była wyświetlona jakaś polityka prywatności, informacja o cookiesach, bo ktoś się będzie czepiał, że były inne zasady, proszę, odtwarzamy historię aplikacji. Tak samo lokalnie, jeżeli w aplikacji są dobre migracje, dobre sidery i za bardzo aplikacja nie jest powiązana z jakimiś zewnętrznymi serwisami, które mogą już nie istnieć, to naprawdę można sobie nawet lokalnie przenieść aplikację w czasie na dowolny moment. Miałem taki przypadek, miałem buga zgłoszonego, długo leżał w backlogu. Jak się wziąłem za buga, już tego buga nie ma. No już nie występuje. No okej, można zamknąć ticketa, ale nie wiemy, czy przypadkiem ten bug już nie występuje, czy jakiś większy bubble go przykrył, czy co się dzieje. No to przepinamy się na czas stworzenia ticketa o błędzie, sprawdzamy, co powoduje błąd i wtedy jesteśmy w stanie ustalić, czy te zmiany późniejsze naprawiły błąd, czy jest przypadkiem, że chwilowo nie występuje i tak trzeba daną rzecz naprawić. Nad drugim powodem, dla którego chcielibyśmy tak w czasie podróżować, to jest przygotowanie właśnie statystyk rozwoju projektu, które jakichkolwiek byśmy nie robili, od razu wyjdzie, że są mocno skorelowane ze zmianami personalnymi, jakie przechodził projekt. Więc tak, możemy sobie przepuścić właśnie przez PHP Locka albo Clocka naszą aplikację i obserwować, jak rośnie albo czy rośnie ilość kodu, złożoność klas,
Wszystko to, co potrafi nam PHP log zwrócić. Możemy mierzyć, jak nam się zmienia pokrycie testami jednostkowymi w czasie. To jest ważniejsze niż by się mogło wydawać, bo jeżeli znowu nałożymy na to zmiany w zespole i okaże się, że odkąd zmienił się zespół, spada pokrycie testami jednostkowymi, to znaczy, że może te nowe rzeczy pisane przez ten nowy zespół są gorzej przetestowane i na nie trzeba bardziej uważać. Że analogicznie, jeżeli po zmianie zespołu pokrycie testami rośnie, no musimy uważać na te rzeczy pisane przez wcześniejszy zespół. Możemy sobie mierzyć przyrost długu technicznego jakimś SonarCube'em czy innym waszym ulubionym narzędziem. I obserwować, czy nam dług techniczny rośnie, czy maleje. Bo wiecie, z długiem technicznym w projekcie jest jak z długiem w firmie, czy tam z zadłużeniem narodowym kraju. Nieważne, jaki jest jego poziom, tak długo, jak ten poziom jest stabilny. Jeżeli nieważne, jakie są pojedyncze wyniki Sonara na poziom długu. Jeżeli ten dług jest cały czas taki sam, to nie ma problemu z długiem. A jeżeli projekt, który analizujemy, który mamy, no, nasza firma przejąć, trwa już 8 lat, przez 7 lat było spokojnie, przez ostatnie roki bardzo mocno rośnie dług techniczny, teraz już nie ma tam tego zespołu deweloperskiego i pytają, czy my to przejmiemy, no to słuchajcie, no to... To jest tak, to może tamten zespół miał już dość projektu, już przestali dawać radę to łatać i po prostu rzucili papierami i teraz szukają kogoś, kto to weźmie. Może tamten stary zespół próbował łatać, ale przez poziom długu rosnący coraz wolniej szła deweloperka, więc im podziękowano, bo nie byli ludzie zadowoleni z ich efektów i teraz szukają was. Może były jakieś decyzje biznesowe, inna sprawa, ale to jest coś, podpisując, biorąc na siebie odpowiedzialność za projekt, to jest coś, o czym, kurczę, no trzeba wiedzieć. Przecież to jest mina, na którą się można wpakować, jeżeli nie będziemy wiedzieć, że przez ostatni rok nagle się projekt zaczął sypać. A coś takiego bardzo szybko wyciągniemy. Co fajniejsze, słuchajcie, bo normalnie, zwłaszcza jeśli chodzi o PHP-owe projekty, z Sonarem jest ten problem, że trzeba go mocno konfigurować, bo on ma wiele false positive'ów. Wykrywa wiele rzeczy, które są naturą danego frameworka i trzeba spędzić naprawdę trochę czasu na konfigurowaniu tego, żeby nie zgłaszał tego, że w Laravelu więcej niż 7 parametrów w metodzie to jest błąd. Ale Laravel tak ma i no wiemy, żyjemy z tym. Jak analizujemy, jak rzeczy rosną bądź maleją, to nas w ogóle nie interesuje ta początkowa konfiguracja, bo ten dług wynikający z frameworka będzie stały, więc niech sobie będzie. Nas interesuje tylko to, czy ten dług rośnie, czy maleje, więc w ogóle na defaultowych ustawieniach Sonara i tak jesteśmy w stanie przeorać naszą aplikację i wiedzieć całkiem dużo o niej. No. I całą masę innych statystyk. Odnośnie jeszcze robienia takich statystyk i wykresów, jedna uwaga. To jest bardzo fajne i absolutnie bezpieczne i nie wymaga komentarza, jeżeli obserwujemy nowy projekt. Natomiast jeżeli zapinamy sobie takie statystyki pod już istniejący projekt, w którym pracujemy, to trzeba z tym uważać. O ile jestem gorącym zwolennikiem mierzenia poziomu testów jednostkowych, poziomu długu na bieżąco w projekcie, w którym jesteśmy, to niestety naturą ludzką jest to, że jeżeli wiemy, że jesteśmy obserwowani, jakieś statystyki się na nas wylicza, to zaczniemy pracować pod te statystyki. I jest ryzyko, że zespół zacznie oszukiwać w poziomie pokrycia testami jednostkowymi. To się banalnie oszukuje. Ja nawet nie zarzucając złej woli deweloperom. Wyobraźcie sobie, że macie w CI zapięte, że poziom długu nie może spaść, poziom pokrycia testami jednostkowymi nie może spaść poniżej 80%. Fajnie, wszystko rozwijacie na bieżąco, ale jest jakiś bubble na produkcji, trzeba szybko coś wypchnąć na produkcję. To co się robi, żeby ta łatka też była pokryta? No się robi jakiegoś dummy testa, nic nie sprawdzającego, byle było pokrycie. No to jest robienie... To jest sama biurokracja, to jest robienie rzeczy, które nie są potrzebne dla projektu, tylko potrzebne pod statystyki. Więc zapinając jakiekolwiek narzędzie analityczne pod istniejący projekt, trzeba to zawsze mieć na uwadze, że mogą być tego minusy i to wszystkie takie statystyki trzeba robić z wyczuciem. Dobrze, no to jest ta lista.
Jakbyście chcieli ją w miarę szybko, to jest dostępna tutaj na tym moim GitHubie. Ona oczywiście będzie dostępna, ta prezentacja będzie dostępna za jakiś czas na YouTubie. Zapewne te slajdy gdzieś będą wrzucone, niestety jeszcze nie wiem gdzie. Ja tylko powiem, że zrobienie czegoś takiego, ja tutaj specjalnie nie automatyzuję nic, bo to i tak te wyniki wymagają ręcznego przejrzenia i już zdrowego rozsądku. Przeanalizowanie projektu od zera z czymś takim zajmuje mi 4 godziny. I to jest w ten sposób dokładnie wiadomo, od czego zacząć i w co w projekcie wejść. To jak ja pytań nie... O, tutaj widzę pytanie kolegi. Świetna prezentacja w ogóle. Pytanie mam odnośnie, tak jak masz taką formę właśnie pracy, że analizujecie projekt i decydujesz się, czy wejść, czy nie wejść. Tak mógłbyś cokolwiek więcej o tym powiedzieć w kontekście, jak już przeanalizujesz i powiedzmy trafiliście na jakiegoś totalnego babola albo na coś całkiem spoko, to jak, w jaki sposób po takiej analizie podchodzicie do tematu dalej w kontekście podjęcia decyzji, czy robić, czy nie robić i tak dalej? Z rezultatami i wnioskami się po prostu idzie do biznesu i razem decydujemy, jakie są zagrożenia. Czyli czasem rezygnujecie na przykład z czegoś po prostu dlatego, że jest, wydaje się, za duży syf w kodzie i nie chcecie tego przejmować po prostu, tak? Tak, tak. Znaczy to zawsze jest kwestia jeszcze stawki, za którą się robi, jakie ryzyko. Znaczy, bo wiesz, bo jeżeli tysiąc, i tak klient płaci za twoje godziny niezależnie od efektów, to można brać cokolwiek. Ale jeżeli projekt polega na tym, że ty przejmujesz odpowiedzialność za projekt, i widzisz, że jest katastrofa z długiem technicznym i tak się z tego nie wygrzebiecie, no to nierozsądne jest pakować w coś takiego. Spoko, dzięki. Dzięki. Jak nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję.